Извините. Опять? Не патч так на мне. D'accord, tu étais censé venir quand je t'appelle, mais c'est pas grave. Łotka, nie tak szybko. C'est vrai que j'y suis, il y a un cheval magique qui suit les routes automatiquement. Ah, il est là. Coucou. Rzeczka, złote kłosy. Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak? Gotowy? Zaczynaj. Dobry wiatr wieje. Zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Ja przyłomię tą kancelę. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześniej na zimowanie. Tak, do śniegu daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? A, może. Może w towarzystwie. A musi być gdzieś niedaleko. Tak, przywitam cię. Czekaj. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Comme c'est pratique. Proszę, proszę, sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania, a nie sois pas coquin. Ah, si, sois coquin. Ah. Wow. Aïe. Ah! Ah!
elle est là-haut. Bon, je vais faire une remarque, c'est de la musique. C'est justement celle qui est dans... Dans ce calibre. Genre, il a le temps de prendre son cheval, lui. Aïe. Ah, mais genre. Là. Tiens, qui veut manger du griffon gris? Aïe. Mais wesh. Nieźle, nieźle. Merci. Chociaż par contre, il était grave en coincé au jour là, ça faisait mal aux yeux. Człowiek uczy się całe życie, ale nie wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. Be. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Deka. Medalion drży to miejsce. Oui, mais non. Co za smród. Jedziemy. Allô? Putain, mais non, mais foutez-moi la paix! Oh! Peut-être que je la prenne la tête, non? Salut. Co to jest do cholery? Żyto. Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie wiedziałem. Czyli za głupiego.
Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razy w tęczowie. Wykonać! Nie, 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 na bogi, nie! Genre vraiment? Czego? Bon. Wywiązałem się z umowy, teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Coś za co? Mue, spokój. Marię, Jesus. Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz, weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Ok, merci. Putain, mais elle est où, la blette? Genre lol, vraiment? Voilà, voilà. Bah alors, ma grande, tu prenais un bain? Non mais non, j'ai pas envie. Hop, à gauche cette fois-ci. Oh la vache. Ah, ce soleil couchant en pleine poire. Ah, mes yeux. Il se passe quoi là? Oh! Salut! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai cru entendre quelqu'un crier en fait. Mule à aiguiser, j'ai vu meuble à agoniser, ça va pas mieux moi. Mais enfin. Vas-y, viens, t'es là.
Kukurysia! Brawo! Yennefer jest w Izimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Mają skies. Pora się zbierać. Aha. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. Bien sûr, figure paternelle numéro je sais pas combien. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś Nilfgaardzka kurwa. Wow. Déjà tu vas te détendre, toi? Puszczę to w niepamięć, Lipka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca dla zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Wow. Nie boisz się, ty suko! Genre, vraiment? Zostaw mnie! Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? O, pauvre. Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy! My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. Oni już się nie cofną. Hey, c'était quoi ça? Non mais... C'est bon? T'es calmé? Już dobrze, po wszystkim. Est-ce que je peux lui mettre un chassé dans la tête? Non, c'est pas une option? Widzieliście jego twarz, bogowie! Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! Ah, c'est ça, va vomir ailleurs. No, to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. Ah, pour ma défense, c'est toi qui as commencé, mon nom. Mais bon, de toute façon, si t'avais pas intervenu, si t'étais pas intervenu, je l'aurais fait, donc à la limite. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Wymówki. Cały ty. Kuku. I Yennefer? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźm. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały. Quel couvert de sang, mes amis, je n'apprécie plus que moi. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. A ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak mnie mam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Oui, pourquoi, comment? Ostatnie 6 miesięcy spędziłem w siodle. Nie widziałem cię od 2 lat, więc o ile czas nie goni,
Niestety goni. Ktoś na ciebie czeka, Geralt. Ktoś, kto czekać nie lubi. Mhm. Cesarz Emhyrfar Emrys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Gdy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Mhm. Z gatunku tych nie do odrzucenia. C'est le parent en fait, l'enfant. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. A, d'accord. Ouais, qu'est-ce qu'il t'a proposé? Ciekawe, co zaoferował ci w zamian. Mało jest rzeczy, a jeszcze mniej ludzi, dla których byłabyś gotowa poświęcić swoją niezależność. Im szybciej wyruszymy, tym szybciej się dowiesz. Ouais, c'est pas une réponse, mais admettons. A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Kermoren. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Voilà. A plus poto. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Pardon, ça m'a échappé. Hello. Franchement, pas trop. Juste un petit peu. Voilà, juste un petit peu. Wow, c'est quoi ça? Des gens qui déclenchent la neige? C'est quoi le délire? Wow! Ah mais je pensais qu'il rêvait en fait, mais non. Regarde mon cœur. Regarde. On est poursuivi par des nazgules. Eh merde. Ah bah tu m'étonnes qu'elle sentait plus en sécurité dans une forteresse, t'as vu ça? Elle sort et bam, regarde ce qui arrive. Le roi sorcier d'Angmar vers une reine des neiges. Oh, bien joué. Ha! Moi le malin de l'autre côté de la rive. Pogadamy o tym jutro, dobrze? Po audiencji. Mhm. Elle a pas eu l'air très surprise, bizarrement. W poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza. Tu twój mega, że wiem dla retrouver. Ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu dzięki komendantowi Nilfgaardzkiego. A, no voilà. Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Mhm. De la Temeria occupée. Ah donc c'est ça, la Temeria est occupée par Nilfgaard, c'est ça le nom de l'autre. Bonjour. Może być. Jean. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Okay, wasz d'accord. Mość zasiądzie na berżerze. Na czym? Na tym krześle. A? Kledwyn, proszę wasz mość ogolić baczki na pół cala.
Oh non, pas ma barbe, ma glorieuse barbe de protagoniste. Ok. Niech będzie. A co później? Zrobicie mi paznokcie? Jeśli czas pozwoli. Proszę wybaczyć, ale lista zabiegów. Et l'autre qui répond ouais, j'avoue. Ważność należałoby poddać jest długa, a dzień krótki. Proszę odchylić głowę i nie ruszać. D'accord, d'accord. Ne bougez plus, sinon je pourrais accidentellement vous trancher la gorge avant votre audience. Ce serait dommage. A także odpowiedzieć na parę pytań. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę. C'est pas faux. Bonjour, général. Orvran Vorkis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, Wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. D'accord. Trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. Dit-il avec une grande conviction. Miejsce urodzenia nieznane. Rodzice nieznani. Wiek nieznany. Ale to nie istotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavaletów. Losów dowódcy obrony Ariana. A Ah, c'est un truc que je dois décider, d'accord. Ouais, il s'est barré. Walczyliśmy po różnych stronach, prawda? Ale spotkaliśmy się w tych samych lochach. Arian uciekł, przy okazji podpalając zamek. To tłumaczy skąd pożar. Nasze raporty mówiły, że wybuchł za sprawą smoka. Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym flocie. Skąd przebiłeś się w okolice Verden? Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. C'est pas du tout qui c'est Yorvet. Par contre, Vernon Roche, ça me dit quelque chose ce nom. Donc j'ai parti avec lui. Wyrwałem się stamtąd razem z Vernonem Roche'em, przywódcą niebieskich pasów i... Mordercą nieludzi. Ten jegomość jest nam znany, Wiedźminie. Ciekawe, zawierasz sojusze. J'ai dû peut-être lire le nom au moment où je lisais Mickey. Najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. Następnie, niesławny szczyt w Lokmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy morza. Ouais, Triss, ça me paraît plus important. Pomożni uwięzili Triss Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to, przy okazji doprowadzając do tego, że Radovid ma na usługach kapituły czarodziejów. Radovid aussi, c'est donc quelque chose. Niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech ważność siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. Bah non, puisqu'elle s'est échappée. Patrzyłem, prawda. Ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek. Leto z Gulety. Cóż, racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów. Nawet z Wiedźminami. Alians wciąż trwa? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Bah, visiblement non. Leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem, gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą uwięzienia bądź śmierci. O, tu sais, menace de mort, emprisonnement. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Cóż, szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Geralt.
i udanej audiencji. Quoique c'est vrai qu'il est mieux rasé. Oh, regarde-le ce BG avec ses mèches rebelles et tout. Oh là là. Putain, le nombre de cicatrices qu'il a. Oh la vache. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem wasz. Ah, je dois choisir. Oh, ok, je dois choisir. J'aime bien la première. Attends, je vais dire ça. Czarny, czarny i czarny. W Nilfgaardzie nie lubimy krzykliwych barw. Wasz mość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do strony. Alors, laissez-moi deviner. Je dois choisir entre noir, noir ou encore noir. Oh, c'est intéressant. Alors, voyons voir ça. Celui-là, je préfère, je pense. Allez. Faut que je les enfile, je suppose. Ah, mais non, je peux tous les prendre. Ok. Voyons voir. Je vais prendre celui-là. Niveau pantalon, voyons. Ah, les pantalons, c'est tous les mêmes par contre, ok. Et les souliers, ça a l'air d'être les mêmes aussi. Ok. Attends, personnage. Je suis pas monté d'un niveau ou un truc du genre. Les mutagènes. D'accord. Mutagène de griffon. D'accord. J'avoue, régénération de vie, je prends, parce que là, je me prends des coups, mais tout le temps, c'est n'importe quoi. Carte du monde, l'inventaire, bon ben voilà, hein. J'ai pas de... Voilà. C'est bon, je suis arrivé, monsieur le chambellan. Czarny waszmości służy. Merci. Czy waszmość jest content ze stroju? Pas vraiment, mais c'est pas mal. Ouais, ça va, je vais prendre ça. Content byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między bramy. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość... Ah, la révérence, je crois que je me souviens de ça. Fallait faire un certain truc dans un certain ordre. Ok. To się upewniaj. Proszę patrzeć. D'accord, donc... Tiens, je me demande si j'ai même pas de beauté d'ailleurs. Dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. A putain, j'ai déjà oublié. Gauche. C'est ça, non? Źle.
źle, źle, źle. Bon, bah, vas-y, redis-le, cette fois je fais gaffe. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. D'accord, c'est la jambe gauche en avant. Ważność powtórzy. C'est la jambe gauche en avant, putain. Voilà. Cóż, ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordyngu jambe gauche en avant, bordel. Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Bon, ça va, Emir, c'est un vieux pote. Hey, salut, j'imagine, du coup, ils viennent, ils se font un check. Bonjour, bonjour. Jambe gauche en avant, putain. Ingrimie ep art herzer, deitven adan in karn ep morwut. Emhyr far emreis. Salut. Ukwon. Oui, la révérence. Allez. Il est incrédule. Wasza cesarska mość. Areir epto orde. Evelien namen vadgen vavort. Ah, c'est vrai qu'ils parlent tous des langues différentes là-dedans. Wesh, alors on se check? Myślałem, że przed nikim nie zginasz, karku. Wow, c'était le plus logique sur le moment. Nie chciałem sprawić przykrości szambelanowi. Swój chłop. No, même lui, il est surpris. Gaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc milcz. TG. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Tropi ją. A, c'est le père de Ciri. J'avais oublié ça, par contre. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. A bon? Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Łeś. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. D'accord, mais pourquoi moi? Czy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież. Bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Mhm. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierze za zlecenie. Oui, bah, de toute façon, même si tu me l'avais pas proposé, retrouver Ciri, moi ça me va. Ouais, exactement. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Mhm. Resztę powie ci Yennefer. D'accord. Koniec audycji. Et après on fera une sieste crapuleuse. Crapuleuse, pardon. Zaprowadź go do czarodziejki. Ah, Merit, c'est le nom du chambellan, ok. Alors, elle était bien ma courbette. Bientôt la fanfic Gérald X Chambellan, tu sais. Le nouveau ship Tumblr. Waszmość pozwoli za mną. Proszę trzymać się blisko. W pałacu jest wielu dostojnych gości, których waszmość brzydzi. Nie powinien niepokoić. C'est joli, non? C'est gentil d'enrober, monsieur le chambellan. Samego rana. Coucou. Witajcie. Spokojnie. Tiens, c'est la madame qui était... Ouais. Oh la vache, comment il a résonné son cri. Putain de merde, même moi si je crie là-dedans, je vais réveiller une griffon que j'ai tué quoi. Oui, c'est bon, je suis là, je suis là.
Pourquoi il me propose d'activer mes sens de sorceleur? J'ai des trucs à trouver là-dedans. Ponoć kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda to? J'en sais rien, j'aurais pas demandé. Wow, pourquoi tu t'arrêtes? Mec? Gdy wasz mość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. D'accord. Faut que j'entre là-dedans, non? Prawdziwą władzę w Nowigradzie sprawują nie rajcy ani kupcy, tylko Kościół Wiecznego Ognia i przestępcy. Czasem jednych trudno odróżnić od drugich. Cechują się podobną bezwzględnością i cynizmem. A proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Ouais, tu parles un peu vite, mec. Potem go tylko przepiszesz na czysto. W trzech kopiach. Wedymin, rodem z klecht Nordlingów, nie do wiary. C'est bizarre, j'aurais juré que je pouvais lui parler à lui. Ça va, mec? Monsieur le scribe? Racz nie przeszkadzać. Oui, bah, d'accord, pardon. Ah, c'est peut-être plus tard que je vais lui parler à lui, là. Ah, la voilà. Oh, jolie robe. Quoique non, elle avait le même haut tout à l'heure, elle avait juste un pantalon à, à l'époque. À la place, pardon. Non, arrête, coquine. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mchyra? Oui, pour Siri. I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Siri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomyłce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą kamienicę. O. Oh. A niech mnie. Rzeczywiście wydoroślała. O, regard les deux là. Odkąd ćwiczyliście razem w Kermorem. Regard les deux, on dirait deux parents fiers. Ty nic a nic. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komentarzami. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Par contre, ce que je me demande du coup, c'est pourquoi ils en veulent à Ciri, en fait. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Ah oui, d'accord. Wiedziałam, że dziki gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Les chasses sauvages. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, ils sont grave classe. Co ci wyszło? Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Oh. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Par contre, du coup, j'ai eu confirmation dans certaines vidéos qu'il y a un moment où on jouera Ciri là-dedans. Ouais, voilà, pourquoi? Dziki Gon może chcieć od Ciri. Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Pewnie chodzi im o jej krew. Jej dar. A do czego Ciri miałaby go nowy talent, c'est-à-dire? Wolę nawet o tym nie myśleć. Quelque part, c'est tant mieux que j'en sache pas grand chose. Gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach. W Velen i w Nowigradzie. Velen i a Nowigrad? Najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. A Velen, okej. Okay. Spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. D'accord. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Nie? Niejaka Triss Merigold. Ma ponad przytomny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Donc, à Velen, j'ai une piste plus solide. Nie zobaczy. A ty, co będziesz robić? Mais à Novigrad, y a Triss, ok.
Wybieram się zaraz na Spelinwierzu. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Je choisis par où je commence? Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? No, regardez tu Triss. Bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z Triss świetną parę. Quoi? Wiem, straciłem pamięć. Ah oui, c'est vrai, j'avais lu ça. Que dans le 2, ils étaient ensemble parce qu'il avait ils étaient avec Triss parce qu'il avait perdu la mémoire. Bo jeśli jeszcze usłyszę, to nie tak jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. C'est vrai, j'avais lu ça. No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem, czas goni. Goni, prawda? Więc może od razu teleportujecie do Velen. O nie, nie ma mowy, bo jadę konno. Ok, je vais essayer de ne plus faire de magie. Tiens, si je te teleportais. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci wczemy, jak sami cię. Mówisz, może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenie. Où est mon option câlin? J'ai envie de faire un câlin. Co się działo na świecie, gdy włączyłeś się z Vesemirem po bezdroże? Porozmawiaj z ambasadorem Faradrem. To on, o tam. I Geralt. Wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. On a ces morceaux, donc si j'ai pas le droit de perdre des morceaux. Ah, un bisou, ça marche aussi. Będę na ciebie czekać. Salut. Bon, donc. Ah, c'est ça l'histoire qu'il a eu avec Triss, c'est qu'il y a un moment où il était. Salut. Où il était amnésique. Yennefer mówiła, że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojny i tak dalej. Oczywiście, jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Je suis pas exactement son serviteur, mais soit. Jak przebiega wojna? Voilà, c'est ça, je vais juste finir de parler avec lui et puis je vais terminer. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków, więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Mm-hmm. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru. Zostało osłabione Kedwę i Redania Radovida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pomoc. Ouais, non, Radovid, mais dit quelque chose. C'était un souverain de quelque chose, vis-à-vis, apparemment. Radovid, złoży hołd. Tak, to były płonne nadzieje. Bo Radovid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kedwę, swego sojusznika. Radovid wziął ich z zaskoczenia. A że morale Kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę Redanii. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego. A oui, ok. La vache. A co z Kovirem? Kovir ceni swoją neutralność. Na tyle, by nie użyczać swoich wojsk, ani co ważniejsze pieniędzy, żadnej ze stron. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na błoniach Velen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Radovid wycofał się za Pontar. Póki co jest tam bezpieczny, do czasu aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz Emhyr Far Emrejs rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim Zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko wabank. Jak wygląda sytuacja w Velen? Źle, jak zawsze. Albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca. A teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tamtędy kilka razy. Zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie. Ludzie głodują.
I jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte. Velen, głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling. Niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Filip Stenger. Znany lepiej pod swym nom de guerre krwawy baron. Siamo. Unikaj go. Dobrze ci radzę. Jako? Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oxenfurcie siedzi Radowit, a cesarz tu w Wyzimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia i kozłów ofiarnych. Kościół Wiecznego Ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy, słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem. Okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawia odreszcze. A co nowego na Skellige? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda? Robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą. Kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest zniedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Ok, merci. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. Voilà. Et donc on va s'arrêter là-dessus. À bientôt.